Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony ponownie Transdimensional One, wracamy do KSP, naszej kariery w imię nauki. I w tym odcinku, raczej między poprzednim odcinkiem a tym odcinkiem nastąpił drobny przeskok czasu. Jak widzicie na ekranie, w kółko Macieju wykonywałem zadania, głównie z zakresu przewożenia turystów na orbitę. Zrobiliśmy troszeczkę punktów nauki, zrobiliśmy troszeczkę pieniążków i zrobiliśmy troszeczkę reputacji w międzyczasie. Nie było sensu tego nagrywać, była to bardzo repetytywna aktywność, która zbyt ciekawa by nie była dla was zapewne. Z innych takich pomniejszych kontaktów typu przetestuj jakąś część na Ziemi, przetestuj jakąś część latając, etc. Zdobyłem troszeczkę tych punktów badawczych. I te punkty badawcze, te punkty nauki zainwestujemy, żeby móc stworzyć, móc konstruować bardziej nadający się do warunków próżni silnik rakietowy. I oczywiście, moi drodzy, bierzemy nasze zadanie, udanie się na Moon. To jest zadanie, które chcemy zrealizować. I aby to zadanie zrealizować, musimy ulepszyć VIB, ponieważ 30 części to jednak troszeczkę za mało, aby skonstruować rakietę nośną i inaczej, wystarczyłoby na styk, myślę, jakbym się postarał, jakbym użył odpowiednich części, wystarczyłoby, ale wolę mieć ten komfort zapasu. Być może to nasza misja będzie odrobinkę bardziej zaawansowana niż musi być na rzecz kontraktu, zobaczymy. Ulepszymy również centrum śledzenia. Ulepszymy kontrolę misji. I zostaje nam nadal 200 tysięcy kebaksów. Tym samym możemy wreszcie udać się do VIB. Bo zobaczmy jeszcze tutaj. Są jakieś zadania? Nie. Teraz najważniejsze nasze zadanie to udać się na Moon. I aby to zadanie zrealizować, będziemy, moi drodzy, chcieli użyć... To jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie, bo Stay Sputnik jest bardzo kiepskim tworem, ale ja też nie chcę wysyłać krebali. No dobra. Z tej Sputnik musimy ciebie użyć w takim przypadku, chociaż bardzo mi to nie odpowiada. Nie mamy za bardzo żadnej innej opcji czy możliwości. Dobra, potrzebujemy zbiornik paliwo. Będziemy potrzebowali garści baterii, bo przecież ten obiekt będzie musiał funkcjonować przez chwileczkę i najlepiej jakby był w stanie nawet przesłać nam jakieś informacje, prawda? A przesłanie informacji oczywiście zjada jeszcze więcej tych jeszcze więcej energii, więc tej Sputnik będzie potrzebował czegoś takiego. Będziemy potrzebowali również pojedynczej anteny. Którą umieścimy... Nie mogę jej umieścić tak, jakbym chciał. No to przynajmniej umieśćmy ją w centrum. Chociaż to nie jest to centrum, w którym chciałbym, żeby ona się znajdowała. Dobra, zostawmy ją z brzegu. Niech już będzie moja strata. Niech ona sobie tak z brzegu jest. A jaka jest różnica wagi? Dość znacząca różnica wagi, no ale spróbujmy może antenę. Spróbujmy zamieścić tutaj dwie. Bez sensu.
Mój zamysł polegał na tym, żeby uczynić z tego pierwszego satelity, który wyślemy na Moon, uczynić z tego konstruktu, moi drodzy, satelitę przekaźnikowego, ale przecież my nie mamy zdolności do pozyskiwania energii elektrycznej, mamy możliwości budowania paneli słonecznych na ten moment jeszcze. Więc ten satelita bardzo szybko przestanie funkcjonować. No dobrze. Zobaczmy, ile Delta V taka konstrukcja by miała. Natywnie oczywiście w warunkach próżni. Czyli ta, jeżeli wypchniemy tego potworka na orbitę, to będziemy mieli 1900 metrów na sekundę delta V. Problemem jest tylko i wyłącznie i aż to, moi drodzy, że nie będziemy mieli jak kontrolować tego potworka. Potrzebujemy sieci satelitów przekaźnikowych na orbicie. Ale żeby mieć tą sieć satelitów przekaźnikowych, nazwijmy to satelita wzór pierwszy. Przyjrzyjmy się, jakie mamy możliwości badawcze. Potrzebny nam jest, fotowoltaika. Niezbędna nam jest fotowoltaika i dodatkowo fotowoltaika również, moi drodzy, odblokowuje nam możliwość użycia części, która działa, ma wbudowany SAS. Jest to centrum, prawda, jest to rdzeń satelity, który posiada wbudowany SAS. Jest to bardzo, bardzo, bardzo istotna funkcjonalność dla nas. Czyli musimy jakimś sposobem uzyskać 90 punktów badawczych. Szkoda, że to tego wcześniej nie przemyślałem. Oczywiście, moi drodzy, mamy również możliwość brutalnego podejścia do tematu i wysłania Kerbali jako pierwszy na orbitę Moona. Jednocześnie, jeżeli dobrze pamiętam progresję wewnątrz struktury kontraktów, to my otrzymamy w przyszłości chyba kontrakt na to, żeby tam po raz pierwszy Kerbale się udały? Nie, chyba to jest bez znaczenia pod tym względem, ale i tak chciałbym zachować jakąkolwiek relatywnie iluzoryczną kwestię powiązaną z realistycznością takiego programu kosmicznego. Ale nie musimy przesadzać z tą realistycznością, moi drodzy. Nie musimy z tą realistycznością przesadzać, więc mamy problem. Chcemy... nie, i tak potrzebujemy tych punktów podawczych. Gdzie możemy punkty badawcze zdobyć? To jest dobre pytanie. Musimy stworzyć... moi drodzy... mam pewien pomysł. Nie wiem, na ile on rozsądny jest, ale mam pewien pomysł. Bądźcik, nowe rozwiązanie. Weźmiemy tak. A właśnie. Kiepskie rozwiązanie to było w takim wypadku. Dobra, więc spróbujmy po prostu zaprojektować misję badawczą. Spróbujmy zaprojektować misję badawczą i spróbujmy zebrać te dane, które mamy do zebrania.
po prostu wystrzeliwując krebale tam, gdzie te krebale powinny się udać. Nie potrzebujemy więcej niż 40-60 jednostek, i będzie 60 jednostek. I potrzebujemy oczywiście i spadochronu głównego, i przydałby się również spadochron spowalniający nasze początkowe wejście. Dobrze, jesteście w właściwym miejscu. Dalej. Te kaple. Ok. I teraz tak. Jeden większy zbiornik na paliwo. Do tego dodajmy, moi drodzy, nasz najnowszy silnik, który dopiero co opracowaliśmy, Terrier. I ten Terrier daje nam TWA1.47 z 2000 przeszło metrów na sekundę delta V. Jest to bardzo duża ilość metrów na sekundę delta V. Wobec tego, jeżeli na ten moment zdecydowalibyśmy się... Czy sięgniemy po to stare rozwiązanie? Attitude. To jest troszeczkę mało na ten moment, to jest 1200. To by na styk wystarczyło. My nie chcemy, żeby na styk wystarczyło, chcemy mieć dużą zdolność do manewrowania na orbicie. Tym samym dodatkowo chcielibyśmy mieć większą ilość części badawczych, prawda? Które jeszcze swoje będą ważyły. Umieśćmy je tutaj najpierw, następnie. A jedną rzecz chciałbym jeszcze zrobić. Zaraz wyjaśnię wam, o co chodzi. Ta część pozwala na automatyczne. Przy użyciu jednego kliknięcia ona ściąga wszystkie eksperymenty badawcze do siebie. Czyli nawet jeżeli nasz Science Junior nie przetrwa ponownego wejścia do atmosfery, ta część, to punkty badawcze, które zdobędziemy, zostaną automatycznie przesłane do tego modułu. On niestety dobra. Powiedzmy. Większość tych eksperymentów nie będzie aż tak nam potrzebna, bo będą to duplikaty. Ale planuję wysłać, moi drodzy, ten obiekt na wysoką orbitę. Więc potrzebujemy również garści baterii. Co? I te baterie odrobinkę możemy schować. Coś w tym guście. I możemy je odrobinkę podnieść. Coś w tym guście. No ok, może nie wygląda to aż tak cudnie, jak to sobie wyobrażałem, ale mogłoby być to znacznie gorsze, więc niech sobie w taki sposób to... Niech sobie w taki sposób to funkcjonuje, że tak to mówię. Ok, wygląda to brzydko, ale nie wygląda to absolutnie fatalnie, przynajmniej w mojej interpretacji. Jeżeli w waszej interpretacji wygląda to bardzo, bardzo źle, to proszę dajcie mi znać. I teraz tak, czy nadal uznajemy ten konstrukt za proce? Niech będzie. Proca wzór czwarty, prawda? Mieliśmy trzeci, na pewno, wzór czwartego chyba jeszcze nie mieliśmy. Jeżeli mieliśmy, to teraz wyskoczy błąd. Nie, nie mieliśmy na ten moment jeszcze wzoru czwartego, moi drodzy. Dobrze, więc chcemy mieć więcej mocy, więc możemy po prostu dodać dodatkowe silniki na paliwo stałe.
Następnie chcemy oczywiście aerodynamicznie je dostosować i oczywiście nie chcemy również mieć TWR na poziomie przeszło 2. Wolelibyśmy, żeby to było dość znacząco w okolicach, powiedzmy 1,8. Troszeczkę nadal za dużo. W okolicach 2 wolałbym aż tak bardzo nie przesadzać. I tak ten pojazd bardzo, bardzo przyspieszy. Później 1,91 powiedzmy. Powiedzmy, że jakoś to przeżyjemy. Czyli teraz mamy 2000 i mamy 2000, to jest 4000 metrów na sekundę delta V za 14000 kbaksów. Przy tym planujemy odzyskać 10000 kbaksów, jeżeli w odpowiednim miejscu wylądujemy ten pojazd. Tym samym 4000 za samą rakietę nośną nie jest to zbyt wysoka, wygórowana cena. Jedyna rzecz, którą chcemy tutaj dostosować jeszcze, to wyrównać to, na jakiej, gdzie znajdują się boostery względem naszej przyszłej rotacji. Dobrze. Tym samym wybaczcie. Okej. Piesek jest podekscytowany. No dobrze. W takim wypadku. W takim wypadku nasza praca wzór 4 powinna być w miarę adekwatna do zadania, które planujemy, że miała wykonać. Tym samym pierwszy lot będzie miał charakter semi-testowy. Mianowicie udamy się na niską orbitę. Kilka orbit pozwolimy, aby miało miejsce i dopiero wówczas wrócimy. Dopiero następna misja po przetestowaniu wszystkich systemów sprawdzi, jakie warunki panują na wysokiej orbicie Kirby. I to powinno dać nam wystarczającą ilość punktów badawczych, jeżeli się nie mylę, do wykonania reszty naszych założeń na ten moment. Jedna rzecz jeszcze, wracamy do montowania i jednak troszeczkę niżej silniki na paliwo stałe, chcielibyśmy umieli zcofić. Dobrze, zapiszmy i przygotujmy rakietę do wystrzelenia. Jedna rzecz, jednej rzeczy jeszcze nie dopilnowaliśmy, dość istotnego aspektu całego tego projektu, mianowicie nie dopilnowaliśmy odpowiedniej stabilizacji profilu lotu naszego pojazdu. Powinienem był o tym pomyśleć wcześniej, czyli aerodynamicznie chcemy ustabilizować lot tegoż pojazdu i wydaje mi się, że nie chcemy znów aż tak bardzo się wykosztować na to. Czterokrotna symetria. Nie jestem pewien, czy to jest idealne rozwiązanie. Jest to rozwiązanie, które przyjmiemy w wersji testowej. Tym samym na ten moment pojazd powinien być w miarę stabilny w ramach swojej początkowej podróży. Dobrze, uruchamiamy systemy asysty stabilności i 5, 4, 3, 2, 1. Zapłon silników głównych potwierdzony. Manewr obrotu zainicjowany. Rakieta wykonała obrót. I rozpoczynamy manewr zwrotu grawitacyjnego. Jak widzicie, rakieta nie jest idealnie
nie zachowuje się dokładnie tak, jakbyśmy chcieli, ze względu na ograniczoną zdolność do modyfikacji profilu lotu. Rakieta jest skierowana w inną stronę, niż byśmy chcieli, i nie podlega na ten moment rozkazom, że tak to ujmę, które są wysyłane, ponieważ silniki na paliwo stałe nie posiadają zdolności do zmienienia kierunku lotu, czyli musimy polegać tylko i wyłącznie na systemie SAS. I profil lotu tej rakiety oczywiście jest wysoce nieefektywny. Zobaczymy, moi drodzy, czy uda nam się ocalić koncept misji. Mamy tak duży zapas mocy silników oraz zapas Delta V, iż najprawdopodobniej bez większego problemu powinno udać nam się tą misję ocalić. I oznacza to również, że najprawdopodobniej moglibyśmy udać się od razu na wyższą orbitę. Spróbujmy najpierw ustabilizować nasz lot. Mamy 1800 metrów na sekundę delta V przy takiej wysokości. Dodatkowo, moi drodzy, odblokowaliśmy możliwość zaplanowania profilu naszej misji. Więc możemy teraz zaplanować manewr. I zobaczyć, czy wystarczy nam paliwa do jego wykonania. Musimy... Musimy uwzględnić kilka parametrów tutaj. Może zacznijmy na fotkę mniejszej, trochę wyżej. Jest kilka problemów, z którymi tutaj się stykamy. I nie mamy już za dużo czasu na... Jeszcze raz. Dodaj manewr i po prostu wejdź na orbitę, ignorując inklinację. To powinno dać nam wystarczającą... też nie. Dobra. W takim razie jeszcze bardziej modyfikuję założenia tej misji. Założeniem tej misji jest pozostanie przez chwileczkę na trajektorii suborbitalnej. Wy zmodyfikowanie, moi drodzy, naszej trajektorii o tyle, żeby ją wypłaszczyć, czyli nie tak, w tą stronę chcielibyśmy odpalić silnik, żeby wypłaszczyć naszą trajektorię. Tak, chcemy tą trajektorię nieznacznie wypłaszczyć, aby nie mieć takiego problemu z ponownym wejściem do atmosfery. Nie chcemy osiągnąć orbity. Osiągnięcie orbity nie jest dla nas jakkolwiek użyteczne. Spróbujmy zmodyfikować naszą sytuację nieznacznie. Spróbujmy, jak mówię, wypłaszczyć ten profil naszego wejścia do atmosfery. Dobra. A to, co jest najważniejsze do wykonania, właściwie musimy go wypłaszczać? Nie, powątpiewam, żeśmy musieli go wypłaszczyć. I tak niepotrzebnie już oddalamy się od KS bardziej. Obserwuj zachowanie, to jest 15 punktów,
podawczych, niestety tylko. To już mamy. Pobierz wszystko. Zamknij drzwi. Okej. Czyli na dobrą sprawę możemy pozwolić temu pojazdowi w ten sposób się zachować. Jedyną rzecz, którą zrobimy, to wykonamy manewr zbliżony do manewru wykonywanego przez Falcona 9 SpaceXowego, czyli wykonamy dokonamy zapłonu silnika w momencie wejścia do atmosfery, aby maksymalnie wyhamować naszą prędkość orbitalną. Dobrze. Wchodzimy do atmosfery, aktywujemy nasz silnik. Pamiętajmy, że silnik jest zoptymalizowany do pracy w próżni, więc nie chcemy wnosić paliwa głębiej w studnię grawitacyjną, prawda, głębiej w atmosferę. Byłoby to kontrproduktywne co najmniej. Więc wypalamy jak najwięcej paliwa, zużywamy całe nasze delta V, zanim spadnie efektywność pracy tego silnika. I wiemy, że mamy sporą ilość problemów z tym tworem, który obecnie został przeze mnie tutaj stworzony. Cały czas widzimy, że atmosfera nie jest wystarczająco gęsta, aby zakłócić pracę naszego silnika. Ok, silnik w pełni zużyty, aktywujemy spadochrony i przygotowujemy się do wodowania. Wytraciliśmy na tyle dużo prędkości, że nie ma możliwości, aby miały miejsce jakiekolwiek problemy. Niemalże od razu zadziałał nasz spadochron pierwotny, prawda, spadochron wstępny jest wyhamowujący. Czasza głównego spadochronu jeszcze nie jest otwarta, ma na to czas jeszcze. I powolutku, powolutku nasz pojazd z prędkością około 7 metrów na sekundę kieruje się w stronę wód oceanu Karbinu. Jeżeli się nie mylę, na forum jest gdzieś mapa nazywająca każdy kontynent, każdy obiekt, prawda, taki większy na powierzchni Karbina, ale nigdy się tym nie interesowałem aż tak bardzo. Jeszcze odrobinkę więcej punktów badawczych możemy uzyskać. Ok, czyli to było i jeżeli się nie mylę... i ty nawet nie możesz wyjść na zewnątrz ze względu na to, że ten obiekt został wciśnięty w strukturę. Dobrze, to warto wiedzieć, czyli mamy całe spektrum problemów z naszym pierwotnym projektem, ale udało nam się bez żadnych sztuczek, prawda, w pełni naturalnie doprowadzić do bezpiecznego lądowania Jebediah, czyli do bezpiecznego wodowania. Dobrze. Na początku następnego odcinka postaramy się dopracować ten nasz projekt, aby wyeliminować wszystkie te problemy, z którymi zetknęliśmy się w chwili obecnej i świadomością, że musimy w jakiś sposób uzyskać jeszcze 50 punktów badawczych. Wiecie co? Między odcinkami po prostu nasz pełzacz badawczy poprzeprowadzam po naszej bazie do końca i te 50 punktów badawczych zbiorę, abyśmy zabrali się za zwyczajnie ciekawsze rzeczy w ramach tego następnego odcinka. Na ten moment wobec tego wam serdecznie dziękuję, życzę miłego dnia i do zobaczenia, moi drodzy. Hej, hej!